Próby opanowania epidemii w kontrolowanej strefie badawczej zaczynają przynosić efekty. Obserwacja grupy kontrolnej nasuwa jasne wnioski. Palec, nos. Reakcja na błysk. Dziubek. Kolejny okaz, panie doktorze. Ta mi się z kolei pod tramwaj z samochodem wjechała. Przebyś tu z telefonem! Wszyscy nade mną! Za późno, wyłącz to! Większość zainfekowanych w chwili wystawienia na działanie czynnika chorobotwórczego przejawia objawy deuteranopii. Mylą czerwień z zielenią. Halo. Halo? Halo. Halo. Zaczyna się od ustania funkcji myślowych, a potem wychodzą na ulicę. Zaawansowana technologia zdaje się wprowadzać ich w stan otępienia. Wystawieni na jej działanie, przestają reagować na inne bodźce. W laboratoryjnych warunkach doszliśmy do wniosku, że najlepsze efekty dają intensywne sesje terapeutyczne. Z czasem ciało i mózg zainfekowanego przypomina sobie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Czujemy się już lepiej? Tak, dobrze, lepiej. Nie, proszę, błagam, ja oddzwonię później, proszę, to niebezpieczne, błagam, proszę, proszę, błagam! Terapia bywa brutalna. Ale to nic w porównaniu z 50-tonowym tramwajem. Tam, w prawdziwym świecie, w niekontrolowanych warunkach. Jestem z was dumny. Jesteście gotowi, by powrócić bezpiecznie na ulicę. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie. Kampania społeczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.